nagle zostali pozbawieni całego swojego świata. Przeżyli osobiste dramaty, ale też odkryli świat, o którego istnieniu nie mieli pojęcia. W końcu rewolucja od podstaw zniszczyła ich chłopską świadomość. Po powrocie do dawnej wsi, ale do nowego świata, nie umieją się odnaleźć. Czują się bezradni. Książka Anety Prymaki Oniszk, Bierzeństwo 1915, Zapomniani uchodźcy, jest prawdziwym reporterskim odkryciem. Autorka przywraca nam historię całkowicie zapomnianą, wydobytą z rodzinnej pamięci. Jest to epopeja tysięcy, jeśli nie milionów wędrowców, którzy ze wschodnich terenów dawnej Polski uciekali w głąb Rosji. Na ich oczach całkowicie zmieniał się świat. Rosję ogarniała rewolucja, a kiedy wracali do siebie, zastali państwo polskie, którego nie znali. Imponujące jest, jak z masy szczegółowych faktów autorka tworzy opowieść wręcz filmową. Mam wrażenie, że poruszamy się wraz z tymi wędrowcami w jakimś wydrążonym czasie w głąb nieznanego świata. Historii na próżno szukałam w podręcznikach, muzeach, telewizji, radiu. Ona nie istniała. Za to bardzo mocno znałam ją z mojej rodziny, z podsokulskiej wsi. Była to właśnie bajka mojego dzieciństwa, taka opowieść o babci Nadzi, prostej chłopce, która pojechała na Kaukaz. Były tam jakieś takie baśniowe historie o arbuzach, stepie, o śnieżonych szczytach i trupach, które płynęły rzeką albo później były wynoszone z pociągu. Nie tłumaczył nikt, dlaczego jechali, po co, kiedy wracali. Właściwie te pytania, które zadawałam, pozostawały bez odpowiedzi. A ja jakby czułam, że ta historia jest jakoś ważna, że mimo, że minęło tyle lat i tak mało o niej można się dowiedzieć, ona wciąż wpływa na nas w takim szerokim znaczeniu, czyli nie tylko na tą moją wieś, ale też i na miasto, i na kraj, który właściwie o Bierzeństwie nie chce pamiętać.